Hamburg. Niezwykłe Alster. 1060 lat. 1060 lat. Jak wyglądało to miasto? Jak my możemy dziękować za to całe piękno, które widzimy? Za te przepiękne kwiaty, za tą wodę, za pokój. Taka ważna jest prawda. Jak mało ludzi ją pozna teraz. Prawda to jest miłość Boga do nas. Prawda to jest to, co widzimy. Skamieniałe serca. Nie mają nauczycieli. Zmienili nam religię. Zmienili cywilizację. A dziecko? Dziecko. Jesteśmy dziećmi Boga, Ojca naszego, który się objawił 1 lipca 1932 roku w Opiekę Nebraska. Urodziła się 8 września 1907 roku, tego samego roku, co Lucja, która była jedną z wizjonerek widzących Matką Boską, Fatimię. A wcześniej było objawienie Matki Boskiej w Lourdes. W tym dniu urodził się Julian Nowowiejski, arcybiskup Płocka. Miasta królewskiego, stolicy Polski. Pierwsze objawienie Matki Boskiej w Polsce było w Górce Klasztoru 11 kwietnia 1079 roku. Człowiek umiera w człowieku. Jak nie widzi zła i nie cieszy się z dobra. Tak jak chwast się rozrasta. Taki smutek. Ja się zwracam na to uwagę, ale to wszystko wiedzie. Pamiętam moją pielgrzymkę na kanonizację świętej Jadwigi Króla. List. Znalazłam list mojej babci o tym, że zawierzyłam jej świętej Teresce, zanim przyszłam na świat. Było to 13 maja 97 roku. Po tragicznej śmierci 18 kwietnia, w czwartek, Justyny Wiśniewski z Bydgoszczy. Jedyne jej marzenie było, żeby była rodzina, żeby było tak, jak żyła babcia. Justyna Wiśniewska miała mieć 18 maja 23 lata. Był to czwartek, gdy przyszła. Cieszę się, że jutro moja mama ma czas. A 2 godziny potem przechodziła z ciężaru z rowerem przez Wandsbeker Aleje w Hamburgu. Ciężarówkę ją zabiła. Gdy o tym się dowiedziałam,
powiedziałam, 19 kwietnia. Byłam w szoku. Tak jak kiedyś. Miałam podobną sytuację w 81 roku. Powiedziałam, przecież ja wszystko mam. Moje żyją. W poniedziałek zadzwoniłam do jej mamy. Wielką prośbę, żeby nigdy w niezgodzie się nie rozstać. Była ona i po przebieg wyproszczy. I tata przyszedł. Powiedział, że nie zna swojej córki. Dopiero ją poznał z jej pamiętników. Żeby nigdy w niezgodzie się z dziećmi nie rozstawać.